cierpliwość, odwagę i zaangażowanie. Mam zaszczyt dzisiaj ogłosić laureatem w kategorii ludzi internetu Daniela Kuczenia. Zapraszamy Daniela do sceny. Jezu, dziękuję. Właśnie przed chwilą przeczytałem zdany komentarz. Pedał i alkoholik. Jeszcze brakowało, słuchajcie, do tego Polak. No to byłoby wtedy idealnie. Ja, słuchajcie, ja przyznam, że ja się trochę nie przygotowywałem tak za bardzo, dlatego że uważam, że każdy dzisiaj, kto tutaj jest, jest wygrany. Czyli bo się bałem, że mnie ta korona zasłoni, że miałem prosić o taburet. Ja zacznę, słuchajcie, z to, co chcę powiedzieć, wiadomością, którą dostałem od jednej z moich obserwatorek. Cześć, Kuczaj. Myślisz, że wstawianie takich właśnie zdjęć nie rozwściecza innych? Podejście do tego w taki sposób, to znaczy obnażanie się dosłownie? Wiesz, mi to nie przeszkadza, ale właśnie pokazujesz innym, jak jeszcze bardziej nienawidzić ludzi LGBT. Wiesz? Kiedyś to było to samo, ale bardzo nikt się z tym nie obnażał, a teraz to jest coraz więcej. Szczególnie, gdy ty jesteś osobą publiczną. Może się mylę, ale lada moment wyleje się fala pomyj. A czy tobie potrzebne jest to? Miło ci będzie czytać takie obelgi? Pozdrawiam. Może zapytałam. Jak odpowiedziałem, pani możecie zobaczyć. Możecie zobaczyć na moim Instagramie w dość charakterystyczny dla siebie sposób, z uśmiechem. Właśnie dlatego, że jestem osobą publiczną, postanowiłem powiedzieć głośno, że jestem gejem. Że jestem gejem, że jestem sportowcem, że jestem byłym kulturystą, że jestem człowiekiem, że jestem gejem, że jestem byłym aktorem, chociaż nie, teraz przecież będę grał w teatrze, więc też jestem aktorem, że jestem człowiekiem. I to każdego dnia powtarzam, to samo, to każdego dnia mówię, trafiając do setki tysięcy, do tysięcy, milionów polskich rodzin, do polskich grażyn, do przeróżnych naprawdę ludzi, do ludzi takich, którzy jedni teraz, jak dowiedzieli się, że moja mama ma nowotwór, okazali jakieś tam swoje bogi, w które wierzą i wysyłali mi rzeczy, mają za mamę kciuki, a drudzy dawali nam prze. I to jest, słuchajcie, piękne, bo w tym wszystkim potrafiliśmy się zjednoczyć i ja czuję się bardzo z tego dumny i naprawdę czuję się bardzo dumny, Boże, zaraz złamię. Czuję się bardzo dumny z tej nagrody, dlatego że kiedyś to ja byłem, słuchajcie, 17-letnim chłopakiem, nastolatkiem, któremu wydawało się, że jest nikim, któremu wydawało się, że w ogóle gdzie sportowy świat, nie, to w ogóle tam nie ma pedałów, tam nie ma gejów, to w ogóle nie ma takiej opcji. Ja się dzisiaj cieszę, że ja z dumą mogę słuchajcie, bicepsy pokazywać. Ja mówię, słuchajcie, jestem gejem, jestem sportowcem. To jest bardzo potrzebne. Naprawdę jestem bardzo, bardzo dumny. Tak jest. Czytając wiadomości, nie, może inaczej, słuchajcie, kiedy zrobiłem swój coming out, kiedy to było, 1 marca, wiem, że to było 1 marca, jeszcze przed pandemią, tuż przed pandemią. Zastanawiałem się, jak to będzie, bo niektórzy mi odradzali, no nie, Kuczaj, wybory, w ogóle ty jednak trafiasz do takich graży, no różnie tutaj, Bóg i te sprawy, więc może jednak nie mów tego, bo potracisz kontrakty. Ja wtedy wiedziałem, że wolę, żeby ludzie nienawidzili mnie za to, kim jestem naprawdę, niż kochali za to, kogo udaję, więc powiedziałem, nie ma. Chciałem tylko wtedy wiadomość, czyli celowo nie wrzuciłem przed, nie chciałem grać na emocjach, ja ją wrzuciłem dawno, dawno temu od matki, nastolatka, 14-latka, która dziękowała mi za to, że uratowałem jej syna, ponieważ jej syn kolejnego dnia planował samobójstwo. Jej syn kolejnego dnia planował powiesić się, już miał przygotowany sznur, miał przygotowany list do ojca, którego przepraszał za to, że nie spełnił jego oczekiwań. Tutaj mam wytatuowany tatuaż I promise mojej siostrzenicy, że już nigdy nie dawnie się na swoje życie. Ja, słuchajcie, będąc dzisiaj
tym, kim jestem, w miejscu, w którym jestem, ja chcę do tych nastolatków mówić. Nie, twoja orientacja cię nie określa, to nie określa tego, o czym możesz marzyć, kim możesz być i co możesz w życiu osiągnąć. Chcę to po prostu mówić z całego serca. Dziękuję z całego serca mojemu menadżerowi Pawłowi, który jest ze mną od samego początku, który mnie bardzo wspiera i który w momencie, kiedy powiedziałem, że chcę zrobić swój coming out, chcę opowiedzieć, chcę po prostu być sobą w tym kraju, bardzo mnie w tym wsparł i bardzo ci, Paweł, za to dziękuję. Dzięki temu od samego początku współpracują ze mną firmy, które są po prostu takie, które nie patrzą na to, czy jestem gejem, czy nie jestem gejem. Od razu odpadły te wszystkie homofobiczne firmy, które być może coś chciały ugrać tym, że będę po prostu udawał tutaj 100% testosteronu. Dziękuję mojemu chłopakowi, mojemu miłościowi Tomaszowi, Tomek, bardzo dziękuję. Świetna sprawa, bo tak naprawdę dopiero 5 jesteśmy miesięcy razem, ale on po 3 dniach się wprowadził i tak od 5 miesięcy, jest i mnie wspiera, bardzo i to jest coś, pokazujemy razem z Tomaszem, zdecydowaliśmy się, że pokazujemy cząstkę, słuchajcie, naszego życia, oczywiście na tyle, na ile sami tego chcemy, ale pokazujemy. Obnosimy się z tym. Dlaczego? Dlatego, żeby w Polsce przestali niektórzy ludzie myśleć stereotypowo o tym, że te pedały to ino się dupcą. Po prostu. Nie, ja chcę pokazywać, że my żyjemy, jesteśmy wśród was i słuchajcie, to jest, ja wiem, że tutaj w takim środowisku, w jakim jesteśmy, to brzmi trochę kuriozalnie, ale uwierzcie mi, kiedy wyjedziemy spoza Warszawy, kiedy pojedziemy do jakiejś małej miejscowości, to naprawdę homofobia jest, to nękanie jest, to nadal jest. Nam się może wydawać, że my tutaj tęczowe flagi przyznają sobie nagrodę, że tego nie ma, to jest. I dlatego cieszę się, jestem bardzo z tego dumny i bardzo naprawdę zaszczycony być tutaj dzisiaj w takim towarzystwie wśród was. Bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze jednej osobie chciałem podziękować, kończę. Mamo, moja mama, nie wiem, może już wybudziła. Wycięli jej nowotwór dzisiaj. Jest osoba tolerancyjna, to jest osoba otwarta, to jest osoba, która po prostu jest niesamowita. Dziękuję ci, mamo, że mnie wsparłaś wtedy, kiedy się dowiedziałaś o mnie, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie w rodzinę. Dziękuję moim siostrom, dziękuję moim siostrzeńcom malutkim. Kocham was bardzo, pewnie oglądacie to w Stanach. Jestem z wami całym sercem, niezależnie od tego, kogo będziecie kochać, wujek zawsze jest z wami. Także dziękuję wam bardzo.